Witam was w kolejnym odcinku z Warcraft 3 Reign of Chaos. Zaczynam się niecierpliwić. Tak, robię drugie podejście, bo myślałem, że jak zostawię bazę na rozwalenie, bo po prostu poszedłem tam i oni mi tu do bazy przyszli, dosłownie wszyscy. I Legion, i te satyry chędożone, i szkielety, kurde, wszystko, nie? Zaczynam się niecierpliwić. I teraz właśnie się zastanawiam. Nie, za mało złota. Właśnie nie mogę bazy zostawić, kurczę, tak. Bo inaczej lipa z tego wyjdzie. Czy w pobliżu są demony? Spokojnie, teraz się przygotuję. Za mało złota. Za mało. No to kurde, wydobyjcie. Jakoś tak. Więcej tego złota. Jestem ślepy, a nie głuchy. Szkoda, że tymi studniami nie można tych drzewców leczyć. No ale cóż. Badania zakończone. Śmiesz mówić do mnie. Albo może od razu tam pójdę. Może się na mnie nie rzucą. Ale nie, chwila, bo tu jest ten protektor, to pewnie coś się rzucą. Czy w pobliżu są demony? Spokojnie, dopóki go nie zaatakuje, to będzie w porządku. Twój budynek jest gotowy. Jeszcze ze dwóch się tu machnie. Za mało złota. Za mało złota. Nie ma tam za mało złota. Jestem ślepy, a nie głuchy. Czy w pobliżu są demony? Nadchodzi czas zemsty. Tym razem balisty polecę jako pierwsze. Zaczynam się niecierpliwić. A jeżeli tu przyjdą, to już będę przygotowany. Cholera. Radzimy sobie? Badania zakończone. Teraz chyba tak. Oni nie mają pojęcia, co mają zrobić. Bo tutaj cały czas atak leci, a tutaj nie umieją przejść jakoś. Tak, jeszcze szkielety, no. Ze swoich własnych trupów, brawo. Twój budynek jest gotowy. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. O, przyszli jednak. Śmiesz mówić do mnie? Jestem ślepy, a nie głuchy. Zaczynam się niecierpliwić. Gin, głupcze! Kurde, mi balistę rozwalono. No. Czy w pobliżu są demony? Dobra, tutaj szkielety pewnie i tak przyjdą, niestety. Ale co zrobić? Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Co? Nie no. Do mnie? Już zdążyli przyjść? Z łatwością. Zaczynam się niecierpliwić. Ja się muszę tylko dostać do... Gdzie trzymana jest czaszka Gul'dana? Te żałosne demony nie przeszkodzą mi w jej zdobyciu. Tak jest. Łatwością. Nadchodzi czas zemsty. Śmiesz mówić do mnie? Tak, tylko że tu cały czas te demony będą przychodzić. Tu widzę, jest w porządku. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Badania zakończone. O kurde, dobra, ten już... A nie, jeszcze nie leży. Oczywiście. Dobra. Nie śpię, już nie śpię. Śmiesz mówić do mnie? Rozwalcie tą bramę, kurna. Jestem ślepy, a nie głuchy.
kurcze! No i po demonach. Bezczeszczą nasz święty Gaj. A i tak musiałem tą bramę rozwalić. Kurde, przyszli. Teraz wreszcie demony nie będą już zatruwać lasów. Lecz jeśli zniszczę czaszkę i przejmę jej moc, stanę się silniejszy od wszystkich wodzów Archimonda. Tak, ta moc powinna być moja. Teraz jestem kompletny. Czy w pobliżu są demony? Mamy mało czasu. To było krótkie. Nie śpię, już nie śpię. Tak, czaszka Gul'dana jest, teraz mam zniszczyć Tichondriusa. No dobra, spokojnie. Tylko czemu? Śmiesz mówić do mnie? To jest w ogóle jego przemiana. Nie, moment. Z łatwością. A nie, chwila, bo to w zwykłej potyczce to ten bohater u nocnych elfów to ma jako tą specjalną umiejętność, a tutaj jest grupowa teleportacja. Przez to, że to jest bohater z kampanii, a nie z potyczki. Jestem ślepy, a nie głuchy. Teraz zrobił się na demona. Zaczynam się niecierpliwić. Dobra, to załatwimy go, nie? A co się tutaj stało? Dlaczego te wszystkie szkielety sobie poszły? Nie żebym narzekał czy coś, że poszły, ale jak dziwnie trochę. Może te szkielety były z demonami i w momencie, kiedy ich rozwaliłem, to te szkielety też się rozwaliły? I w ogóle tych Andriusa załatwić, nie? Elitarna gwardia demonów. Tichondrius. No, nie jest aż taki mocny, tylko dużo HP ma. To żadne wyzwanie. Damy radę. Tylko na początku musi iść ten, co ma najwięcej hapca, jako tank. Z łatwością. A wy na tyłach. Śmiesz mówić do mnie? Bij, głupcze! To żadne wyzwanie. Z łatwością. Załatwię go. To zależy, czy ma tam jakąś większą bazę, czy nie. Czy w pobliżu są demony? Jestem ślepy, a nie głuchy. Kurde, zauważyłem, że muzyki nie ma. Dobra, zrobię szybki restart. Znowu przez tą cutscenkę. Niestety się muzyka straciła. Zaczynam się niecierpliwić. A, przez to, że on wali na dystans teraz, to chyba... Cześć! Tak, to dlatego jest z tyłu. Mówić do mnie? Nadchodzi czas zemsty. Jeden niedźwiadek mi padł. Natychmiast. Anodora. Czy w pobliżu są demony? Czy to wszystko? No, trochę was tu jest po drodze. Chcesz mówić do mnie? Zło się zbliża. Przejdziemy sobie bokiem. A, tu jest brama. A to rozwalimy ją. Co do. Kim jesteś? Zobaczmy, jak poradzisz sobie z kimś z własnego rodzaju, upiorny władco. Śmiesz mówić do mnie? O, w mordę, ale was to przelazło. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Okej, to nie będzie takie proste, jak mi się wydawało. To żadne wyzwanie. No to lecimy w długą. Z łatwością. Kurde. Coś takiego, nie? Załatwili mnie. W pobliżu są demony? Zło się zbliża. Skubany, no. Patrzcie, jak mu się hopę szybko regeneruje. To się nie dziwię, że mnie załatwił. Ale chyba zrobię inaczej. Wezmę sobie tych protektorów ze sobą. Będzie ciekawie. Balistę już tam olać. Zaczynam się niecierpliwić.
Czy to wszystko? Problem jest taki, że tu nie ma gdzie przejść. Z łatwością. Jak tu będę próbował przejść, no to muszę ich uwagę na siebie zwrócić. Czy w pobliżu są demony? Moja moc należy do ciebie. Kurde, nie ma many. Jestem ślepy, a nie głuchy. Śmiesz mówić do mnie. Gdzie mam uderzyć? Nie śpię, już nie śpię. Nie, głupi pomysł, żeby go brać do walki teraz. Czy w pobliżu są demony? Zło się zbliża. Zwijamy się! Moja moc należy do ciebie. Jestem ślepy, a nie głuchy. Mamy mało czasu. No nie, jeszcze tu szkielety, świetnie. Czy to wszystko? Z łatwością. Tak, jeszcze slomo, dajcie, no. Zaczynam się niecierpliwić. Cześć! Jestem ślepy, a nie głuchy. To żadne wyzwanie. O, ludzie, jeszcze ci tu przyszli. Na glebę! Po prostu musieli przyjść, nie? Jestem ślepy, a nie głuchy. Ja wam dam. Ja wam kurde dam. Nie ma tak łatwo. W tak pięknych okolicznościach przyrody. Czy w pobliżu są demony? Kurde, myślałem, że na szybciora pójdę tam, tych Hondrysa załatwię. Nie. Nie będzie tak łatwo, nie? Kurde, ale tych protektorów nie opłaca mi się tam brać, bo oni będą tam szli wiecznie. Cześć! Nie, to nie ma sensu. Zostawię ich tu. Jeszcze idą! Jestem ślepy, a nie głuchy. Nie, kurde, wy do tyłu. Nie śpię, już nie śpię. Jestem ślepy, a nie głuchy. Gin, głupcze. Mundius się skończył. Gin, głupcze. Zło się zbliża. Mamy mało czasu. Jeszcze mnie będą atakowali, skurczybyki. Zaczynam się niecierpliwić. Jestem ślepy, a nie głuchy. Anodora. Natychmiast. Znowu? Zaraz, przecież ja wam... A, bo nie, bo oni stamtąd przychodzą przecież. Nadchodzi czas zemsty. Jestem ślepy, a nie głuchy. Nie, kurde, nie to. Miał być cyklon. Zaczynam się niecierpliwić. Tego dziada. Czy to wszystko? Nieźle mi tu popsuli plany. Muszę im przyznać. W tak pięknych okolicznościach przyrody... Jestem ślepy, a nie głuchy. Czemu ten się kurde nie zmienił? Śmiesz mówić do mnie? Jestem ślepy, a nie głuchy. W imię lasu. Dobra, weźmy triady pod inną grupę w ogóle. Czy w pobliżu są demony? Natura wzywa? Śmiesz mówić do mnie? Kurde, ja bym... Ta, jeszcze ich trochę więcej. Za mało złota. No tak, już po złocie. Także lipa.
Więcej zrobić nie mogę. Zaczynam się niecierpliwić. No ja kurde też się zaczynam niecierpliwić. No i skubany sobie cały HP odnowił. Te pieprzone bramy. Przybywam. Oświeć mnie. Śniesz miłowisko, chodzie? Zło się zbliża. A biada wam, jak mi znowu tu przyjdziecie. Mój budynek jest gotowy. Te wszystkie wyspy wezmę do naprawy, ewentualnie. Śpiący się obudził. Jestem ślepy, a nie głuchy. Czy to inwazja? Dobra. Spróbujmy przejść z tym. Jeszcze po drodze będzie trzeba porozwalać, widzę. Niestety, jak mam przejść tą stroną. Nadchodzi czas zemsty. Śmiesz mówić do mnie? Droga wolna. Jestem ślepy, a nie... O ty! Czy to wszystko? Gin, głupcze! Cześć! Przyjemnością. Zaczynam się niecierpliwić. Czy w pobliżu są demony? Która wzywa? Nadchodzi czas zemsty. W imię lasu. Gin, głupcze! Zło się zbliża. Dobra. Czy to inwazja? Powiedzmy, że może być. Na inną stronę szedłem, kurna, ja tędy nie dojdę przecież. Czemu ja tędy w ogóle idę? Jakiś kłopot. Czy w pobliżu są demony? Natura wzywa? Muszę iść przecież tamtędy. Jestem ślepy, a nie głuchy. Tu nie ma żadnego przejścia. Tylko największe problemy są te bramy, kurna. Jakby się tu tobą zająć, żeby tego nie spieprzyć po raz kolejny. Czy to inwazja? Czy w pobliżu są demony? Czy to wszystko? Cześć! Jestem ślepy, a nie głuchy. Jakieś kłopoty? Oczywiście. Wezmę sobie, może jeszcze dryady zrobię. Natura wzywa? W imię lasu! Teraz już mi tu nie przejdą, Jakieś kłopoty? Nie będziecie, kurczę, tak łatwo mi tu wszystkiego rozwalać. Jeszcze sobie na te dryady poczekamy. A ty się szykuj na zgon. I to wieczny zgon. Bo już kolejnej szansy nie dostaniesz, tak myślę. Archimond raczej takiego chłystka przyzywać ponownie nie będzie. Albo wskrzeszać, nie wiem. Jak tam chcecie. To mi graj. Zaczynam się niecierpliwić. Jakieś kłopoty? Z przyjemnością. W to mi graj. Jeszcze jedna dryada i idziemy. Tym razem złoję ci dupsko, naprawdę. W tak pięknych okolicznościach przyrody... Natura wzywa? Śmiesz mówić do mnie? To żadne wyzwanie. Wiesz, też szkielety. A idźcie w cholerę. Czy w pobliżu są demony? Śmiesz mówić do mnie? Jestem ślepy, a nie głuchy. Z przyjemnością. Czy w pobliżu są demony? No i po co wam to było? Było mnie atakować. Czemu ten dureń się trzyma z tyłu? Nasi wojownicy zaatakowali wrogę. O, coś tu jeszcze jest. Zaczynam się niecierpliwić. No tak, zapomniałem też o tych szkieletach. Oczywiście. Jestem ślepy, a nie głuchy. Natura wzywa? Zaczynam się niecierpliwić. Gini, głupcze! Śmiesz. Zreszczone, święty Gaj. Cześć! Co? Musieli przyjść akurat jak ja tutaj swoje sprawy załatwiam, nie? Zaatakowali wrogę. Czy w pobliżu są demony? Natura wzywa? Zaczynam się niecierpliwić. Czy w pobliżu są demony? To nie gra. Skoczmy mojej włóczni. Śmiesz. Bezczeszczona, święty Gaj.
Muszę tych Andriusa rozwalić, zanim oni rozwalą moją bazę. To będzie źle. Śmiesz mówić do mnie? Z łatwością. W imię lasu. Z przyjemnością. Jestem ślepy, a nie głuchy. Oczywiście ty idziesz jako pierwszy. To żadne wyzwanie. Jakieś kłopoty? Bezczeszczą nasz święty gaj. Widzę, kurna, nie jestem ślepy. Może się jakoś tam wybronią. Śmiesz mówić do mnie? Czy to wszystko? Ano dora. Natychmiast. No tak. Jestem ślepy, a nie głuchy. Zadziałało. Bezczeszczą nasz święty gaj. A nie na długo, jak widzę. Jestem ślepy, a nie głuchy. To pewne. Czy w pobliżu są demony? Dobra, już jest po tobie. Oświeć mnie. Śmiesz mówić do mnie? Albo nie. Dam radę. O, tu się wybronili. Jakoś. Ej, czemu to szkielety stoją? Nieważne. I jeszcze trochę. Dobra, mamy go. Leży. Jest. Tym razem się udało. Przeklęty demonie! Coś uczynił z moim bratem! To ja, Furion. Oto czym się stało. Nie. Illidanie, jak mogłeś? Wódz nieumarłych został unicestwiony. Lasy z czasem wydobrzeją. Za cenę twojej duszy. Nie jesteś moim bratem. Precz stąd! I niech twoja noga nigdy więcej nie postanie na tej ziemi. Niech tak będzie, bracie. No i tyle. No niestety, Illidan musiał jakoś, kurczę, załatwić tych Andriusa, jednego z dowódców Archimonda, no ale Archimond, wydaje mi się, był teraz, znaczy jest teraz trochę osłabiony, nie? Zawsze coś. Dobra, tak czy inaczej, dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.